nadzieje są i tutaj takie serce wszyscy mają chyba pełne oczekiwań, ale też pełnej nadziei, myślę, i jakiejś takiej, ale jest tutaj dobry duch, tak to oceniam i wszyscy się śmieją, radują i raczej są optymistami, aczkolwiek oczywiście to nie od nas teraz wszystko zależy, tylko po prostu od mieszkańców naszego pięknego miasta. Na co liczycie? Na co liczy wspólnota samorządowa w Świdnicy, w powiecie świdnickim? Gościliśmy tutaj pana Jacka Drobnego, kandydata na prezydenta miasta. Liczymy oczywiście na to, że pan Jacek tutaj powalczy o prezydenturę, ale też liczymy na wynik dobry do Rady Miasta i do Rady Powiatu. Tak? Niektórzy tu eksperci mówią, że powiat będzie łatwiejszy tutaj do wygrania niż miasto, ale myślę, że przy dobrych tutaj wiatrach szansa również taka jest. Wyników jeszcze nie ma, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy razem, że jesteśmy wspólnie, że zrobiliśmy, takie mamy wewnętrzne przekonanie, wszystko to, co zrobić można było. Jesteśmy dla Świdnicy, jesteśmy Świdniczanami. To jest chyba najważniejsze, dlatego jest nam razem tak dobrze. Na co liczycie? Na zaufanie, którym obdarzą nas Świdniczanie. A mandaty? Jeżeli to zaufanie będzie przekładało się na mandaty, to będziemy za to bardzo wdzięczni.